W Stanach Zjednoczonych obowiązują zasady walki za obopólną zgodą. Taki pojedynek jest legalny, o ile nie towarzyszy mu hazard, a zawodnicy nie są opłacani. Dlaczego takie pojedynki w tylu miejscach są zakazane? Wolno nam uprawiać MMA, ale walczyć na gołe pięści już nie. Mogę kogoś kopnąć w głowę bez ochraniacza na goleń albo trafić go kolanem, ale jeśli uderzę pięścią, wszyscy będą oburzeni. Ludzie zakładają, że taka walka jest nielegalna i związana z hazardem. To jasne, że zakłady są przyjmowane. Co dzisiaj zobaczymy? Nie potrafię powiedzieć. Musiałam zapytać. Jasne. Ja tylko sędziuję. Walka zacznie się za kilka minut. Keaton zmierzy się z Tylerem. Zawodnicy do narożników. Zaczyna się. Gotowi? Zaczynamy. Bez rękawic trzeba trafiać pod odpowiednim kątem, żeby nie uszkodzić sobie ręki. Do narożnika. Boli od samego patrzenia. 10 sekund na opatrzenie ran. Gotowi? Walczyć. Do narożników. Tak wygląda walka na gołe pięści. Zwycięża Tyler Samis. Niezwykłe. Jesteś naprawdę dobry. Dzięki. Jak się czujesz? Świetnie. Mógłbym walczyć jeszcze raz. Nie chciałeś, żeby pojedynek się skończył. Bardzo to lubię. Co cię teraz czeka? Chcę zostać zawodowcem. W Stanach Zjednoczonych legalnych walk na gołe pięści jest niewiele. Gwiazdą można zostać tylko dzięki BKFC. Pora na pojedynek. Ale początki tej organizacji nie były łatwe. Justin Thornton ze Stanów Zjednoczonych. W 2021 roku po walce na ringu w Mississippi zmarł Justin Thornton, co sprawiło, że zaostrzono nadzór nad walkami. Czy ktokolwiek jest zaskoczony? Niepokoję się za każdym razem, gdy któryś z naszych zawodników zaczyna walczyć na gołe pięści. W sportach walki najważniejsze jest dobranie przeciwników na podobnym poziomie. Nierówny pojedynek może grozić śmiercią. Organizacja BKFC jest krytykowana za to, że Justin po 5 porażkach z rzędu zmierzył się z Dillonem Cleclerem, który wygrał 11 pojedynków w formacie MMA i debiutancką walkę w BKFC. Zawodnicy wiedzą, co im grozi. Stowarzyszenie Komisji Bokserskich musi ich chronić. Mike Mazzulli jest prezesem stowarzyszenia, którego zadaniem jest ustalanie reguł dla sportów walki. Śmierć Thorntona zaniepokoiła organizację. Opublikowano ostrzeżenie dla Stanów, które rozważały organizację walk na gołe pięści. Każdy stan sam ustala, jakie są minimalne wymagania co do opieki medycznej. W Mississippi wymagane jest tylko badanie ogólne i badanie krwi. BKFC organizuje walki właśnie tam, bo jest to łatwiejsze? Trudno powiedzieć. Pojechali do Wyoming, bo wymagania były mniejsze? Do Montany, bo nie ma tam przepisów?